Muzeum Miasta Jaworzna wraz z Instytutem Pamięci Narodowej przygotowało nie lada niespodziankę dla miłośników modelarstwa. W prezencie od muzeum otrzymacie do sklejania kartonowy model samolotu Żwirki i Wigury. Model w skali 1 do 50. Ten świetny pomysł jest częścią projektu poświęconego tym znakomitym polskim lotnikom. Chcemy w ten sposób tą ciekawość i historią Żwirki i Wigury obudzić, ale także zachęcić do jej zgłębiania. Kartonowy model samolotu RWD-6, na którym Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura wygrali Challenge 1932 roku i zginęli w katastrofie lotniczej w tym samym roku, 11 września 1932 na wzgórzach we wsi Cierlicko na Zaolziu, jest elementem towarzyszącym wystawie, którą otworzyliśmy 31 maja tego roku na Jaworznickim Rynku. Wystawa zatytułowana jest Żwirko i Wigura, duet asów przestworzy. Aktualnie wystawa prezentowana jest w Katowicach przed siedzibą Narodowego Banku Polskiego. Następnie będzie prezentowana w Cieszynie, a na weekend 10 i 11 września, kiedy będzie organizowany festiwal modelarski w Jaworznie, wróci i będzie prezentowana pod halą widowiskowo-sportową. Tegoroczny projekt jest upamiętnieniem wybitnego wyczynu tego wspaniałego duetu. W dniach między 20 a 28 sierpnia 1932 roku w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych pokonali 5000 km w locie okrężnym nad Europą. Dało to im zwycięstwo, wyprzedzili Niemców faworyzowanych w tych zawodach. Wspólny projekt IPN-u Jaworzyńskiego Muzeum będzie miał kolejną odsłonę. W ramach tego projektu będziemy jeszcze wydawać wspólnie z naszym partnerem, czyli Instytutem Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach, katalog wystawy, który ukaże się drukiem jesienią tego roku. Z początkiem 1932 roku zbudowano jedynie 3 egzemplarze samolotu RWD-6. Pierwszy z nich uległ katastrofie po oderwaniu obu skrzydeł. Pozostałe 2 samoloty po modyfikacji poleciały na zawody Challenge. Żwirko i Wigura wylatali na tym samolocie pierwsze miejsce. Załoga drugiego samolotu zajęła miejsce 9. 11 września 1932 roku Żwirko i Wigura polecieli na RWD-6 na miting lotniczy do Pragi. Niestety dostali się w strefę burzy. Zginęli koło Cieszyna. Żwirko i Wigura to wspaniały duet lotniczy, duma drugiej RP. Należy im się nasza pamięć.